poeta. Urzeczony jesteś. Urzeczony, mój szczuplutki chłopcze. Poeto. Śpiewający wiatrem zielonym za zapadłą w otchłań kometą. Medytujesz nad głuchą rzeką, na bezdennym, szalonym nurtem, wyrzucony falą daleką, na podmytą deszczami burtę. Niestworzone wymyślasz słowa dla fal plusku, bulgotu wirów, dla największej trawy po rowach, dla nieba tkanego z szafiru. Jakim słowem z pluskiem rozmawiać? Jakim śpiewem mówić z płynieniem? Jakich szumów musiałby wiatr nawiać, by nie były tej rzeki cieniem? Może lepiej zapomnieć, zagubić słowa wiatru i rzeczne słowa. Zanurzone w słów złoty łubin, bolą oczy i biedna głowa. Łowco słów, zapomniany i smutny, zaśpiewajmy razem przy flecie o tej rzece żywej, okrutnej i tonącym, tonącym poecie. Witam bardzo serdecznie na 5. gali poetyckiej imienia Władysława Sebyły w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Jest mi bardzo miło przekazać głos przewodniczącej jury, dr Elżbiecie Wróbel. Znajdujemy się w miejscu szczególnym. Obrady jury odbywały się w Izbie Pamięci poświęconej Władysławowi Sebyle, która znajduje się w Miejskim Domu Kultury w Kłobucku. I zawsze jest to jakieś duże dla mnie wzruszenie i wydarzenie tutaj uczestniczyć w tym konkursie. No nie ma dyskusji, że to był doskonały poeta w okresie PRL-u zapomniany, ponieważ no, miejsce śmierci spowodowało, że był dla władzy, stał się dla władzy poetą niewygodnym. I Sebyła pomału wraca coraz bardziej do pamięci. Na szczęście obecnie Władysław Sebyła jest coraz częściej przypominany. Miejski Dom Kultury w tej chwili pełni, myślę, że najlepszą rolę ambasadora twórczości Władysława Sebyły. Piękne gale, które są organizowane. Jedna z nich była zorganizowana w Muzeum Katyńskim. Naprawdę Kłobuck pamięta o swoim poecie, przypomina go i to, że jeden z wymogów regulaminowych tego konkursu jest inspirowanie się poezją Sebyły, jest też bardzo ważne, bo jest taką, no nie chcę użyć słowa przymusza, ale jest taką wspaniałą lekcją poezji Sebyły. Jak przebiegały tegoroczne prace jury? Spotkaliśmy się tutaj w Kłobucku już 14 raz. Oczywiście nie byłyśmy tutaj z koleżanką we wszystkich konkursach, ale z zadowoleniem tutaj przyjęliśmy, że w tym roku było bardzo dużo tekstów i to było nasze takie pozytywne zaskoczenie, bo przecież jest bardzo ciężki czas, a okazuje się, że taką odtrutką na rzeczywistość może być poezja. I jak tutaj policzyli organizatorzy, było aż 120 tekstów i bardzo różnych. I to jest taki zaleta tego konkursu i oczywiście trudność, bo w tym konkursie w Kłobucku mogą uczestniczyć osoby, dzieci praktycznie ze szkoły podstawowej oraz dorośli ludzie. I takie zestawienie różnych tekstów, różnych wrażliwości zawsze jest dla jury ciężkie, bo inaczej odbiera świat 12-latek, 13-latek, a taki w tym wieku byli autorzy, a inaczej ludzie dojrzali. Także i piszący, więc to jest rzeczywiście bardzo takie ciekawe doświadczenie, nie lekkie, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że właśnie zapis świata jest bardzo różny, ale cieszymy się, że tych tekstów jest bardzo dużo.
No i zgodnie chyba wybraliśmy te teksty najbardziej interesujące, bardzo różne i też musieliśmy się kierować nie zawsze może takimi czysto literackimi względami, bo no, czytając wiersze młodych bardzo poetów, trzeba pamiętać o ich możliwościach, właśnie tak powiedziałam, ich wrażliwości. Jaka tematyka dominowała wśród tegorocznych prac? Część wierszy była odpowiedzią na wiersze Władysława Sebyły. Natomiast ja jestem wzruszona wierszami dzieci i młodzieży, którzy no, w tych wierszach nie było wymogu takiego, żeby odnosić się do wierszy pana Władysława. Ja wzruszona jestem tą tematyką, jestem wzruszona ich szczerością, też umiejętnościami młodych ludzi i taką chęcią, pasją tym, że tym ludziom się chce, że mimo takiego ogólnego teraz lenistwa, które rozleniwienia, które panuje wśród dzieci i młodzieży, oni wydobywają się z tego, tworzą, są bardzo kreatywni, no, tworzą tą nową taką rzeczywistość. Protokół z posiedzenia komisji jury 14 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Władysława Sebyły Łowco Słów Zapomniany i Smutny, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury imienia Władysława Sebyły w Kłobucku. Komisja konkursowa obradowała w dniu 27 stycznia 2021 roku tu w Izbie Pamięci imienia Władysława Sebyły, naszego patrona. Komisja w składzie dr Elżbieta Wróbel, wykładowczyni literatury współczesnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Joanna Szymańska, nauczycielka, pisarka, poetka, od lat związana z klubem literackim Złota Jesień. Autorka wielu tomików wierszy. Debiutowała w roku 2009 tomikiem Przez okno wiersza. Agata Sobczak, absolwentka Wydziału Informatyki i Komunikacji Społecznej na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na konkurs napłynęło łącznie 128 wierszy od 37 autorów z różnych miejscowości w Polsce. Obowiązywały trzy kategorie konkursowe. Młodzież szkolna do lat 16, tematyka dowolna oraz kategorie powyżej lat 16, debiuty i po debiucie. Tematyka wierszy zainspirowana utworem Władysława Sebyły pod tytułem Poeta. Po wspólnych obradach jury zdecydowało o przyznaniu następujących miejsc. W kategorii debiut trzecie miejsce Oliwia Świącik, Godło Delfina, za wiersze Pustka i Przemijanie. Drugie miejsce Ewa Jakubowska, Godło Marzycielka, za wiersze Marzenie, Wołanie. Pierwsze miejsce Bartosz Dubała, Godło Laik, za wiersze Ubieram Cię w słowa, łączą nas papierosy. Godło Laik, łączą nas papierosy. Łączą nas papierosy, spacery z różną intensywnością kroków w przód lub w nic. Przejrzyste jak szkło naszych domów. Zaciskamy palce w kamień węgielny pod następny wers, szukając odpowiednich słów na milczenie, średnika między snem a światem. Światła 75 V. Jest inny przepływ. Wiedza wsiąka w metafory, w klatki schodowe naszych wnętrz, do samego szpiku etymologii. Słuchamy audycji na podobnej częstotliwości fal radiowych, określając zakres występowania zasięgu, przypadki łamania rytmu, kary za częstą prozę. Godło Marzycielka, Wołanie. Runął świat mój poukładany, leżą skorupy marzeń zdeptane. Świat barwny spowiły cienie, wzlatują jak kruki, trzepocząc skrzydłami. Tkwie zastygła w matni beznadziei, czekając aż mrok przegra ze świtaniem. Choć głos mój ciemnieje z wołania, bezgłośnie wciąż proszę o miłość. Jak stara książki stronica, wspominam swych dawnych blask liter. Szukam siebie wśród rzeczy rzuconych w bezgwiezdne niebo.
Miotana wichrami obojętności, utraconą radość chce zastąpić nadzieją. Żebrząc o miłość i uwagę, wciąż niezaprzestane starań, by zrodzić się jak feniks z popiołów, by jak piórko bezwolnie przez wiatr niesione znaleźć się wreszcie w bezpiecznej przystani. Złap mnie wreszcie w swe ręce. Niech rozkwitnę na nowo. Niech rozbłysnę jak diament otarty z patyny beznadziei. Rozbudź na nowo swe serce. Przecież mnie kiedyś kochałeś. Godło delfina, przemijanie. Echo dawnego śmiechu w mej duszy gra, lecz to już nie jestem ja. Smutno mi i źle, zdaje mi się, jakbym była w jakimś koszmarnym śnie. Los inny scenariusz napisał, odtąd zawsze w mym sercu tylko pustka i cisza. Samotność. Samotność przygniata nocami i wciąż zasypuje mnie bolesnymi wspomnieniami. Przepraszam, że próbuję mniej, boję się bardziej. Me szczęście zagłusza lęk i znów czuję, jak tracę się. W kategorii Dzieci i młodzież do lat 16. Wyróżnienie Magdalena Rataj. Godło Mawdzia. Za wiersz Wędrówka. Trzecie miejsce Julia Małecka. Godło J.M. Za wiersz Bohaterski trud. Drugie miejsce Malina Wilson. Godło Koniczyna. Za wiersz Unik. Pierwsze miejsce Kamil Słuchanek. Godło Kami. Za wiersz Tęsknota. Godło Kami. Tęsknota. Otwieram oczy i jest mi tak bardzo źle. Dziadku, dziadziusiu, czy słyszysz mnie? Zamykam je z powrotem i widzę twój uśmiech. W uszach mych rozbrzmiewa ciepły ton głosu twego. To wszystko sprawia, że znów czuję się bezpiecznie. Idziemy razem na spacer, przez łąkę. Trzymam twoją silną, ciepłą dłoń, otwieram oczy. Dziadku, dziadziusiu, gdzie jesteś? Tak bardzo chcę, żebyś wrócił, choć wiem, że to się stać nie może. W głowie echem odbija się tylko jedno pytanie. Dziadku, dziadziusiu, gdzie jesteś? Szukać cię blisko, czy może daleko? A może nie szukać w ogóle? Może tu jesteś i latasz tuż nad naszymi głowami, taki nasz anioł. Dziadku, dziadziusiu. Godło Koniczyna, Unik. Żarówki światło rozjaśnia ciemność mroku. Małe błyskawice tańczą po zmroku. Skaczą w radości, odpychając ciemności, coś, czego ja nie pojmę w samotności. Małe stada rozbłysków do mnie nie pasują. Wielkie pioruny mnie jedynie opisują. Ich ruchy nie do przewidzenia na planszy życia. Jednoznacznie opisują mój sposób bycia. Społeczność nie pojmuje. Nie mam im tego za złe. Kto pojmie duszę, w której iskry rozlazłe? Elektryczność jest zmienną. Burzy się, buntuje. Me emocje to zagadka, której nikt nie pojmuje. Istnieje jako burz oczy jaśniejące, światło, lecz krótkie, ciepłe, niepokojące. Błyskawica, która mieszka w ciemnym sklepieniu, rozjaśnia horyzont w okamgnieniu. Jednak ludzie uciekają. Boją się tego, kim jestem. Odsuwają się ode mnie i wskazują tym gestem, że jestem w niebezpieczeństwie pewnego rodzaju. A moja dusza błyskawicą pośród jednorodności gaju. Może kiedyś odnajdą prawdę w systemie, że beze mnie by nie przeżyli, jak bez nich me istnienie. Kontrast nie pasuje, lecz to dopełnienie. Jak rozbłyska ciemność mózgu logika, a serce marzenie, jak twój strach przed napięciem, które przepływa przez całego ciebie. Godło J.M. Bohaterski trud. Jasny księżyc nad głowami szedł z nimi krok w krok. I choć nie ma ich między nami, każdy czuje ten zimny wiatr i ciemny mrok. Dwaj uciekli z rosyjskich rąk, lecz zgubili się w zła labiryncie. Ciemność rozjaśnia jaśniejący krąg. Widać ciała ludzi zabitych na obcym gruncie.
Szli do walki przymuszeni, na zimnych twarzach łzy były widoczne. Nie byli zbyt tym ucieszeni. Póki nie zabiję, nie spocznę. Tak w końcu zima nadeszła, przed nimi sypki puch biały. Lecz nasza brygada wciąż drogi nie przeszła, a nogi już z bólu bardzo bolały. Aż w końcu po paru umęczarni tygodniach dotarli do obozu rozliczenia i prawdy. Już stoją przy jaśniejących pochodniach, widać było kolejne z ludźmi wozy. Dla nich były to już ostatnie. Żołnierze mający poważne pozy myślą, każdy morderca zaraz tu padnie, setki Polaków w ruskim łagrze. Walczy i ginie w tym czasie samym, każdy za broń i ostrze bierze, by dalej żyć w swym domu rodzinnym, a myśląc, być wciąż w dobrej wierze. Czasem pytałam mego dziadka zmarłego, ile w tych kłamstwach jest prawd. Mimo, że minęło 80 lat od tego, każdy sercem jest wciąż tam. Jak odbierają panie pracę najmłodszych uczestników? To doświadczenie pandemii, choroby, izolacji też było zapisane w tych tekstach i myślę, że to było takie najbardziej, mówię, nie zaskakujące, ale też i ważne, prawda? Szczególnie te bardzo wzruszające taki zapis dzieci, które też odczuwają to, co się dzieje, że są zupełnie w innej sytuacji. Zresztą jeden z tych wierszy też został nagrodzony. Cieszy nas, że też twórczość, pisanie wierszy jest, bym powiedziała, taką odtrutką trochę na rzeczywistość. W kategorii po debiucie. Wyróżnienie. Tadeusz Harmuszko. Godło Bodziszek. Za wiersze Puszkin, Pszczoły i Poeci. Wyróżnienie. Tomasz Lorenc. Godło Za plecami. Za wiersze Realizacja dźwięku i nurt. Wyróżnienie. Mariola Kruszewska. Godło Sudoku. Za wiersze Poetka u brzegu. Wyróżnienie. Anna Piliszewska. Godło Szpak. Za wiersze Poeta i rzeka. Trzecie miejsce. Katarzyna Wiktoria Polak. Godło Kra. Za wiersze Stygmaty. Staw. Drugie miejsce. Bogdan Nowicki. Godło Nenufariu. Za wiersze Spacer Pana Sebyły. Młyny Pana Sebyły. I pierwsze miejsce Alina Barbara Nowak, godło Kagotas, za wiersze Fala i Zapisz. Godło Kagatos, Fala. Przez przepustowe ulice, zacienione tunele trwania, głuche korytarze relacji, przetacza się nieprzerwanie fala, słów krągłych, kanciastych, kolczastych i najgorszych, żadnych. Sito życia zatrzymuje tylko te ważne, które nie znają śmierci i których ona nie dotknie, unikając piękna. Reszta trwa tylko jeden niepoetycki dźwięk. Godło Nenufary, Spacer Pana Sebyły. Kamienice wiszą na srebrnych łańcuszkach jak lampiony kołysane przez wiatr. Wyprężeni atleci z twarzą ku górze podtrzymują strop nieba. Na podwórkach przy drewnianych sztalugach stoją malarze, którzy malują przez całe życie szkice do wielkiego projektowanego płótna Tułaczkę w snach. Służące piorące w baliach bieliznę recytują wiersze Goethego. W białym kitlu przeskakuje z parapetu na parapet rozczochrana muza, mówiąca błyszczącym szybom a kuku. Pan Sebyła pachnącą wonią eukaliptusowego kwiatu idzie powoli, stukając laską w kocie łby. Pozostawia za sobą cień w sieniach, lewitujący jak fakir. I białe kulki duszy, rozsypane na podłogach w izbach, niby kokony jedwabnika. Godło Kra, staw, deszcz. Oglądaj poeto, tatuaże na wodzie, w mrzeniu gwiazd mruga staw. Świeci się sowie oko. Fala słowa kołysze, to tutaj zbiera się światło ziemi, co słyszy. Zmurszała gałąź, ukryta głęboko na dnie? Nocą spada meteor, jak opłatek poezji. Deszcz. Oglądaj, poeto, tatuaże na wodzie. Kłobuck odbija się w fali, tli się w iskrzeniach gwiazd.
Gratulujemy laureatom, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.